Rozdział trzeci Pokuta. Jak człowiek ma być prawy przed Bogiem? Jak grzesznik zostanie uczyniony sprawiedliwym? Tylko przez Chrystusa możemy zostać doprowadzeni do harmonii z Bogiem, ze świętością. Ale jak mamy przyjść do Chrystusa? Wielu zadaje to samo pytanie, jakie zadał tłum w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy, będąc przekonanym o grzechu, zawołał: Co mamy robić? Pierwszym słowem odpowiedzi Piotra było: Pokutujcie! z dziejów apostolskich. Przy innej okazji wkrótce potem powiedział: Pokutujcie i nawróćcie się! Aby wasze grzechy były zgładzone. Z dziejów apostolskich. Pokuta obejmuje żal za grzech i odwrócenie się od niego. Nie wyrzekniemy się grzechu, jeśli nie ujrzymy jego grzeszności. Dopóki nie odwrócimy się od niego w sercu, w życiu nie nastąpi żadna prawdziwa zmiana. Jest wielu, którzy. Nie rozumieją prawdziwej natury pokuty. Liczni smucą się, że zgrzeszyli i nawet wprowadzają zewnętrzną reformację, ponieważ obawiają się, że popełnianie zła sprowadzi na nich cierpienie. Lecz to nie jest pokuta w sensie biblijnym. Oni biadają nad cierpieniem, zamiast nad grzechem. Takim był żal Ezawa, gdy zrozumiał, że pierworoctwo było dla niego na zawsze stracone. Balaam, przestraszony przez anioła stojącego mu na drodze z wydobytym mieczem, uznał swoją winę, aby nie stracić życia. Lecz nie było tam ani prawdziwej pokuty za grzech, ani zmiany zamiaru, ani też wstrętu do zła. Judasz Iszkariot oznajmił po wydaniu swojego pana zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną z Ewangelii mateusza owo wyznanie zostało wymuszone na jego winnej duszy przez budzące lęk poczucie potępienia oraz pełne obaw oczekiwanie na sąd. Konsekwencje, jakie miały dla niego wyniknąć, napełniły go przerażeniem, lecz w jego duszy nie było głębokiego, rozdzierającego serca smutku, że wydał nienagannego Syna Bożego i zaparł się świętego Izraelskiego. Faraon, gdy był dotknięty sądami bożymi, uznawał swój grzech, aby uniknąć dalszej kary lecz powracał do prowokowania nieba, skoro tylko plagi zostały wstrzymane. Oni wszyscy biadali nad skutkami grzechu, lecz nie smucili się samym grzechem. Natomiast gdy serce poddaje się wpływowi Ducha Bożego, pobudzone zostaje sumienie i grzesznik dostrzega nieco z głębi i nienaruszalności świętego prawa Bożego, Podstawy Jego rządów w niebie i na ziemi. Światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, oświeca tajne zakątki duszy, i objawione zostają ukryte sprawy ciemności z Ewangelii Jana. Przeświadczenie ogarnia umysł i serce. Grzesznik. Ma poczucie sprawiedliwości chowy i odczuwa strach przed stawieniem się przed badaczem serc w swojej winie i nieczystości. Dostrzega Bożą miłość, piękno świętości i radość czystości. Pragnie być oczyszczony i zostać przywrócony do łączności z niebem. Modlitwa Dawida po jego upadku Ilustruje naturę prawdziwego żalu za grzech. Jego pokuta była szczera i głęboka. Nie było w niej żadnej próby usprawiedliwiania winy. Jego modlitwę nie inspirowało żadne pragnienie uniknięcia grożącego sądu. Dawid dostrzegał ogrom swojego przestępstwa, widział splamienie swojej duszy. Nienawidził swojego grzechu, modlił się nie tylko o odpuszczenie, ale również o czystość serca. Pragnął radości świętości, być przywróconym do harmonii i łączności z Bogiem. Oto jaka była mowa jego duszy. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek. Komu zakryto grzech. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma zdrady, z księgi Psalmów. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia, według Twojej wielkiej litości zgładź moje nieprawości, Uznaję bowiem. Moje nieprawości, a mój grzech zawsze jest przede mną. Oczyść mnie chizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie od Twego oblicza, i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość. Z Księgi Psalmów Okazanie takiej pokuty – Leży poza zasięgiem naszej własnej mocy, uzyskuje się ją tylko od Chrystusa, który wstąpił na wysokość i dał ludziom dary. Właśnie tutaj znajduje się punkt, w którym wielu może się mylić, i stąd doznaje niepowodzenia w otrzymaniu pomocy, której Chrystus pragnie im udzielić. Uważają, że nie mogą przyjść do Chrystusa, jeśli nie będą najpierw pokutować. I że pokuta przygotowuje do odpuszczenia ich grzechów. To prawda, że pokuta poprzedza odpuszczenie grzechów, gdyż tylko skruszone i strapione serce odczuwa potrzebę zbawiciela. Czy jednak grzesznik musi czekać, aż okaże pokutę, zanim będzie mógł przyjść do Jezusa? Czy pokuta może być przeszkodą pomiędzy grzesznikiem a zbawicielem? Biblia nie uczy nas, że grzesznik musi pokutować, zanim będzie mógł skorzystać z zaproszenia Chrystusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. z Ewangelii Mateusza to cnota, która wychodzi z Chrystusa, jest tym, co prowadzi do prawdziwej pokuty. Piotr wyjaśnił tę rzecz w swojej wypowiedzi skierowanej do Izraelitów, gdy rzekł: Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i Zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów z dziejów apostolskich. Tak jak nie możemy dostąpić odpuszczenia bez Chrystusa, nie jesteśmy też w stanie okazać pokuty bez Ducha Chrystusa, budzącego sumienie. Chrystus jest źródłem każdego prawego impulsu. On jest jedynym, który może zaszczepić w sercu wrogość do grzechu. Każde pragnienie prawdy i czystości. Każde przekonanie o naszej własnej grzeszności stanowi dowód, że Jego duch działa na nasze serca. Jezus powiedział. Ja, jeśli będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie z Ewangelii Jana. Chrystus musi zostać objawiony grzesznikowi jako Zbawiciel umierający za grzechy świata. A gdy widzimy baranka Bożego na krzyżu kalwaryjskim, naszym umysłom zaczyna się odsłaniać tajemnica odkupienia, i dobroć Boża prowadzi nas do pokuty. Umierając za grzeszników, Chrystus zamanifestował miłość, która jest niepojęta. I gdy grzesznik dostrzega tę miłość, ona łagodzi serce. Wywiera wrażenie na umyśle, oraz wzbudza żal w duszy. To prawda, że ludzie czasami wstydzą się swoich grzesznych dróg i porzucają niektóre ze złych nawyków, zanim zdadzą sobie sprawę, że są pociągani do Chrystusa. Lecz kiedykolwiek podejmują próbę dokonania reformy ze szczerego pragnienia czynienia tego, co prawe, właśnie moc Chrystusa jest tym, co ich pociąga? Wpływ, którego są nieświadomi, działa na duszę i pobudzone zostaje sumienie, a życie zewnętrzne ulega poprawie. I w miarę jak Chrystus pociąga ich, aby spojrzeli na Jego krzyż, aby ujrzeli tego, którego przebiły ich grzechy, do sumienia trafia przykazanie. Objawiona zostaje im bezbożność ich życia, głęboko zakorzeniony grzech duszy. Zaczynają pojmować nieco ze sprawiedliwości Chrystusa i oznajmiają Czymże jest grzech, że wymaga aż takiej ofiary za odkupienie pojmanych przez Niego? Czyż ta miłość, całe to cierpienie i upokorzenie były wymagane po to, abyśmy nie zginęli? Ale mieli żywot wieczny. Grzesznik może opierać się tej miłości, może cofnąć się przed pociąganiem Chrystusa, lecz jeśli się nie oprze, zostanie pociągnięty do Jezusa. Poznanie Planu zbawienia doprowadzi Go do stóp krzyża w pokucie za grzechy, które spowodowały cierpienia drogiego Syna Bożego. Ten sam boski umysł, który działa na sprawy natury, przemawia do ludzkich serc i stwarza niewypowiedzianą tęsknotę za czymś, czego nie posiadają. Rzeczy tego świata nie są w stanie zaspokoić ich pragnienia. Duch Boży nawołuje ich, aby szukali tych rzeczy, które same jedne mogą dać pokój i odpocznienie, łaskę Chrystusa i radość świętości. Nasz Zbawiciel nieustannie działa za pośrednictwem widzialnych i niewidzialnych wpływów, aby pociągnąć umysły ludzi od niezadowalających przyjemności grzechu ku nieskończonym błogosławieństwom, które w nim mogą należeć do nich. Do tych wszystkich dusz, które na próżno próbują napić się z dziurawych cystern tego świata, skierowana jest Boskie poselstwo. Kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech weźmie wodę życia za darmo z Księgi Objawienia. Ty, który w sercu pragniesz czegoś lepszego niż może dać ten świat, uznaj to pragnienie za głos Boga, skierowany do Twojej duszy. Poproś Go, aby dał Ci pokutę, aby objawił Ci Chrystusa w Jego nieskończonej miłości, w Jego doskonałej czystości. W życiu Zbawiciela zostały doskonale zademonstrowane zasady Bożego prawa miłość do Boga i człowieka. Dobroczynność i pozbawiona egoizmu miłość były życiem Jego duszy. To właśnie wtedy, gdy się mu przypatrujemy, gdy dochodzi do nas światło od naszego zbawiciela, widzimy grzeszność naszych własnych serc. Być może, że pochlebiamy sobie, jak czynił to Nikodem, że nasze życie jest prawe, że nasz moralny charakter jest poprawny i uważamy, że nie potrzebujemy upokarzać serca przed Bogiem, jak zwykli grzesznicy. Lecz gdy światło od Chrystusa rozświeci nasze dusze. Zobaczymy, jacy jesteśmy nieczyści. Dostrzeżemy egoizm pobudek, ową wrogość wobec Boga, która zanieczyściła każdy uczynek życia. Wtedy poznamy, że nasza własna sprawiedliwość jest faktycznie jak splugawiona szata i że jedynie Krew Chrystusa może nas oczyścić z nieczystości grzechu oraz odnowić nasze serca na Jego własne podobieństwo. Jeden blask chwały Bożej, jeden promień czystości Chrystusa, przenikający duszę, czyni każdą plamę zanieczyszczenia dotkliwie wyraźną i obnaża szpetotę oraz błędy ludzkiego charakteru, uwidacznia nieuświęcone pragnienia, niewierność serca i nieczystość ust. Uczynki nielojalności grzesznika, polegającej na unieważnianiu Bożego Prawa, zostają odsłonięte jego widokowi i duch zostaje dotknięty. Oraz przytłoczony skutek badającego wpływu Ducha Bożego. Odczuwa do siebie wstręt, gdy widzi czysty, nienaganny charakter Chrystusa. Kiedy prorok Daniel ujrzał chwałę otaczającą niebiańskiego wysłannika, który został do Niego posłany, opanowało go poczucie własnej słabości i niedoskonałości. Opisując skutek owej cudownej sceny, powiedział: Nie było we mnie siły, moja dostojność zmieniła się w skażenie, i nie zachowałem siły. Z księgi Daniela: Tak poruszona dusza będzie nienawidzić swojego egoizmu, odczuwać wstręt do własnego samoumiłowania, i za pośrednictwem sprawiedliwości Chrystusa, szukać tej czystości serca, która jest w harmonii z prawem Bożym i charakterem Chrystusa. Paweł powiedział, że co do sprawiedliwości opartej na prawie, o ile chodziło o zewnętrzne uczynki, był bez zarzutu, z listu do Filipian. Ale gdy rozpoznany został duchowy charakter prawa, spostrzegł w sobie grzesznika. Osądzony na podstawie litery prawa, tak jak ludzie stosują je do zewnętrznego życia, powstrzymywał się od grzechu. Lecz gdy wejrzał w głębię jego świętych nakazów, ujrzał siebie takim, jakim widział go Bóg, skłonił się w upokorzeniu i wyznał swoją winę. Powiedział, żyłem niegdyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Z listu do Rzymian. Gdy dostrzegł duchową naturę prawa, grzech ukazał się w swojej prawdziwej obrzydliwości i przeminęło poczucie własnej wyniosłości. Bóg nie traktuje wszystkich grzechów jako równie wielkich. W jego ocenie, tak jak w ocenie człowieka, istnieją stopnie winy, lecz choćby ten lub tamten zły uczynek wydawał się w oczach ludzi największą włochostką, w Bożych oczach żaden grzech nie jest mały. Ludzka zdolność oceny jest stronnicza, niedoskonała. Lecz Bóg ocenia wszystkie rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Pijakiem gardzi się i mówi o nim, że jego grzech zamknie mu dostęp do nieba. Natomiast pycha, egoizm i porządliwość zbyt często pozostają nieganione. Lecz właśnie one stanowią te grzechy, które dla Boga są szczególnie odpychające. Są bowiem przeciwne dobroczynności jego charakteru, tej niesamolubnej miłości, która jest atmosferą nieupadłego wszechświata. Ten, kto popada w jakieś ordynarniejsze grzechy, może odczuwać wstyd, ubóstwo i potrzebę łaski Chrystusa. Ale pycha nie odczuwa żadnej potrzeby. I w ten sposób Zamyka serce przed Chrystusem i nieskończonymi błogosławieństwami dla udzielenia których przyszedł. Ubogi celnik, który modlił się: Boże, okaż miłosierdzie mnie grzesznikowi z Ewangelii Łukasza, uważał siebie za bardzo bezbożnego człowieka i inni spoglądali na niego w tym samym świetle. Jednak on odczuwał potrzebę, i z ciężarem winy i wstydu przyszedł do Boga, prosząc o Jego miłosierdzie. Jego serce było otwarte dla Ducha Bożego, aby wykonał swoje łaskawe dzieło i uwolnił go od mocy grzechu. Chełpliwa i obłudna modlitwa faryzeusza ukazała, że jego serce było zamknięte dla wpływu Ducha Świętego. Z powodu swojego oddalenia od Boga nie posiadał żadnego poczucia własnej nieczystości w kontraście z doskonałością boskiej świętości. Nie odczuwał żadnej potrzeby i nic nie otrzymał. Jeśli dostrzegasz swoją grzeszność, nie czekaj w celu uczynienia siebie lepszym. Jakże wielu jest takich, Którzy uważają, że nie są wystarczająco dobrzy, aby przystąpić do Chrystusa. Czy oczekujesz, że staniesz się lepszy dzięki własnym wysiłkom? Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Z księgi Jeremiasza. Pomoc dla nas istnieje jedynie w Bogu. Nie wolno nam czekać na silniejsze przeświadczenie, lepszą sposobność lub świętszy nastrój. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Musimy przystąpić do Chrystusa takimi, jakimi jesteśmy. Niech jednak nikt nie zwodzi siebie myślą, że Bóg w swojej wielkiej miłości i miłosierdziu zbawi nawet odrzucających Jego łaskę. Niezmierny ogrom grzechu może być oceniony jedynie w świetle krzyża. Gdy ludzie przytaczają, że Bóg jest zbyt dobry, aby odrzucił grzesznika, pozwólmy im spojrzeć na kalwarię. To właśnie dlatego, że nie było żadnej innej drogi którą człowiek mógł być zbawiony, dlatego że bez tej ofiary było niemożliwe, aby rodzaj ludzki umknął deprawującej mocy grzechu i został przywrócony do łączności ze świętymi istotami? Niemożliwym, aby ponownie stał się uczestnikiem duchowego życia, to właśnie dlatego Chrystus wziął na siebie winę nieposłusznych i cierpiał na miejscu grzesznika. Miłość, cierpienie i śmierć Syna Bożego, wszystkie świadczą o strasznym ogromie grzechu i oznajmiają, że nie ma żadnej ucieczki spod Jego mocy, żadnej nadziei wznoślejszego życia oprócz poddania się duszy Chrystusowi. Nieokazujący żalu czasami usprawiedliwiają się mówieniem o wyznających chrystianach. Jestem tak dobry, jak oni. Ich zachowania wcale nie cechuje większe samozaparcie, trzeźwość czy roztropność niż moje. Miłują przyjemność i pobłażanie samym sobie, jak ja. W ten sposób czynią wady innych usprawiedliwieniem własnego lekceważenia obowiązku. Jednak grzechy i błędy innych nikogo nie usprawiedliwiają, gdyż Pan nie dał nam błądzącego ludzkiego wzoru. Za nasz przykład dany został nienaganny syn Boży, a ci, którzy narzekają na złe postępowanie wyznających chrystian, są właśnie tymi, którzy powinni ukazać lepsze życie i szlachetniejszy przykład. Skoro posiadają tak wysokie pojęcie o tym, czym powinien być chrystianin, czy ich własny grzech nie jest o tyle większy? Wiedzą, co jest prawe, a mimo to odmawiają czynienia tego. Strzeż się zwlekania. Nie odkładaj dzieła porzucenia grzechów i dążenia do czystości serca uzyskiwanej poprzez Jezusa. To właśnie tutaj tysiące osób zbłądziły na swoją wieczną zgubę. Nie będę tutaj rozwodzić się nad krótkotrwałością i niepewnością życia, ale istnieje pewne niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo niewystarczająco rozumiane, tkwiące w odwlekaniu poddania się nawołującemu głosowi świętego Ducha Bożego. Wybieraniu życia w grzechu, gdyż tym jest faktycznie to opóźnianie. Grzechowi, choćby był uważany za niewielki, można pobłażać jedynie, ryzykując poniesienie nieskończonej straty. To, czego nie przezwyciężymy, przezwycięży nas i dokona naszej zguby. Adam i Ewa wmawiali sobie, że z tak drobnej sprawy, jak spożycie zakazanego owocu, nie mogą wyniknąć takie straszne konsekwencje, jakie zapowiedział Bóg. Jednak owa drobna sprawa stanowiła przestępstwo niezmiennego oraz świętego prawa Bożego. Odłączyła człowieka od Boga i otworzyła na nasz świat tamę śmierci. I niewypowiedzianego nieszczęścia. Od wieków unosi się z naszej ziemi nieustający płacz żałoby, a całe stworzenie razem wzdycha i razem boleje w konsekwencji nieposłuszeństwa człowieka. Samo niebo również odczuło skutki jego buntu przeciwko Bogu. Kalwaria stanowi pamiątkę owej zdumiewającej ofiary wymaganej dla pojednania przestępstwa boskiego prawa nie traktujmy grzechu jako sprawy nic nieznaczącej każdy akt przestępstwa każde zlekceważenie lub odrzucenie łaski Chrystusa oddziałuje na ciebie zatwardza serce deprawuje wolę Paraliżuje zdolność pojmowania i nie tylko czyni Cię mniej skłonnym, abyś się poddał czułemu nawoływaniu Świętego Ducha Bożego, ale również mniej zdolnym do poddania się. Wielu ucisza zadręczone sumienie, myślą, że mogą zmienić złe postępowanie, gdy tego będą chcieli, że mogą igrać z zaproszeniami miłosierdzia, a mimo to... Raz za razem uprzytomniać je sobie. Uważają, że po postępowaniu wbrew duchowi łaski, po oddaniu swojego wpływu na stronę szatana, mogą w jakimś krytycznym momencie zmienić swoje postępowanie. Lecz dokonanie tego nie przychodzi z taką łatwością. Doświadczenie owo Wykształcenie życia tak bardzo nadaje kształt charakterowi, że niewielu pragnie wtedy przyjąć obraz Jezusa. Nawet jedna zła cecha charakteru jedno uporczywie pielęgnowane grzeszne pragnienie ostatecznie zneutralizuje całą moc Ewangelii. Każde grzeszne pobłażanie wzmacnia niechęć duszy do Boga. Człowiek, który manifestuje niewierną zatwardziałość bądź bierną obojętność na boską prawdę, jedynie zbiera plon tego, co sam zasiał. W całej Biblii nie ma straszniejszego ostrzeżenia przeciwko igraniu ze złem, jak słowa mędrca, że grzesznik przez więzy grzechu swego będzie trzymany. Z księgi przypowieści. Chrystus jest gotów uwolnić nas od grzechu, lecz On nie zmusza woli. Jeśli sama wola jest wskutek uporczywego grzeszenia całkowicie skierowana ku złu i nie pragniemy być uwolnieni, jeśli nie chcemy przyjąć Jego łaski, cóż więcej może On uczynić? Zgubiliśmy siebie. Przez nasze zdeterminowane odrzucanie Jego miłości. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Z drugiego listu do Koryntian i z listu do Hebrejczyków. Człowiek patrzy na to, co widać przed oczami. A pan patrzy na serce, ludzkie serce, z jego kolidującymi uczuciami radości i smutku, błąkające się przewrotne serce, które jest mieszkaniem tak obfitej nieczystości i fałszu. Z pierwszej księgi Samuela On zna jego pobudki, jego intencje i zamysły. Udaj się do Niego z Twoją splamioną duszą. Podobnie do psalmisty, otwórz jej komory na oścież wszechwidzącemu oku, oznajmiając: Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce doświadcz mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Z Księgi Psalmów. Wielu akceptuje intelektualną religię, pozór pobożności, podczas gdy serce nie jest oczyszczone. Twoją modlitwą niech będzie: Stwórz we mnie serce czyste, O Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Z Księgi Psalmów. Postęp, Lojalnie wobec własnej duszy. Bądź takim szczerym, takim wytrwałym, jakim byłbyś, gdyby chodziło o twoje doczesne życie. To jest sprawa do rozstrzygnięcia pomiędzy Bogiem a twoją własną duszą, do rozstrzygnięcia na wieczność. Do mnie Domniemana nadzieja i nic więcej okaże się twoją ruiną. Studiuj słowo Boże. Z modlitwą. Słowo to przedstawia Ci w prawie bożym i życiu Chrystusa wielkie zasady świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Z listu do Hebrajczyków. Przekonuje o grzechu. Wyraźnie objawia drogę zbawienia. Poświęć mu uwagę jako głosowi Boga przemawiającemu do Twojej duszy. Gdy dostrzegasz ogrom grzechu, gdy widzisz siebie takim, jakim naprawdę jesteś, nie oddawaj się rozpacz. To właśnie grzesznicy są tymi, których Chrystus przyszedł zbawić. Nie my musimy jednać Boga z nami, ale o cudowna miłości! Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Z drugiego listu do Koryntian. On zabiega czułą miłością o serca swoich błądzących dzieci. Żaden z ziemskich rodziców nie potrafiłby okazać takiej cierpliwości wobec wad i błędów swoich dzieci, jaką Bóg okazuje tym, których stara się zbawić. Nikt nie potrafiłby czulej apelować do przestępcy. Z żadnych ludzkich ust nie wypłynęły nigdy czulsze nawoływania do zbłąkanego niż od niego. Wszystkie jego obietnice i ostrzeżenia są niczym innym jak tchnieniem niewysłowionej miłości. Gdy szatan przystępuje, aby ci powiedzieć, że jesteś wielkim grzesznikiem, spójrz w górę ku Twojemu odkupicielowi i mów, o Jego zasługach tym co ci pomoże jest spojrzenie ku Jego światłu uznaj swój grzech ale wrogowi powiedz że Chrystus Jezus przyszedł na świat aby zbawić grzeszników i że możesz być zbawiony Jego niezrównaną miłością z pierwszego listu do Tymoteusza Jezus zadał Szymonowi pytanie dotyczące dwóch dłużników. Jeden był dłużny swojemu panu małą sumę, a drugi bardzo dużą. On jednak darował obydwom. I Chrystus zapytał Szymona, który dłużnik będzie miłował swojego pana więcej. Szymon odpowiedział: Ten, któremu więcej darował. Z Ewangelii Łukasza. Byliśmy wielkimi grzesznikami, lecz Chrystus umarł, abyśmy mogli dostąpić odpuszczenia. Zasługi Jego ofiary wystarczają, aby przedstawić je Ojcu w naszej sprawie. Ci, którym więcej darował, będą go bardziej miłowali, a także stali najbliżej Jego tronu, aby wysławiać go za Jego wielką miłość. Nieskończoną ofiarę. To właśnie wtedy, gdy najpełniej pojmujemy miłość Bożą, najlepiej uświadamiamy sobie ogrom grzechu, gdy dostrzegamy długość łańcucha, który dla nas spuszczono, gdy trochę pojmujemy ową nieskończoną ofiarę, którą Chrystus złożył z naszego powodu, serce topnieje. Od czułości i skruchy.